mogli się zobaczyć, byliśmy w Obi, bo chcieliśmy kupić sobie nowego kwiatka do mieszkania i przy okazji też jakieś nasiona, żeby zasadzić swoje warzywka na balkonie. Już jesteśmy chyba na tym etapie starości i dojrzałości w życiu, że nas takie rzeczy jarają jak... Ciekawa sytuacja. Jarają nas takie rzeczy jak sadzenie swoich warzywek, a później sobie ich zbieranie rano i jedzenie na śniadanko. Także stwierdziliśmy, że pogoda już na to pozwala, żeby sobie właśnie je zasadzić. Także mamy zdobycze, jedziemy jeszcze teraz tutaj do Lidla. Widziałam, że w Lidlu są nowe lody proteinowe, takie na patyku, także będę chciała na nie troszkę przypolować. I mam nadzieję, że to nam się je zdobyć. Już jesteśmy, także idziemy polować. Zanim wszystko zniknie z tego pana podjedacza, chciałam wam pokazać naszą kolacyjkę dzisiaj. Jak coś nie jemy tak codziennie oczywiście, ale zrobiliśmy sobie deskę serków i to są takie grzaneczki z Dilza. Są bardzo, bardzo, bardzo dobre, są w różnych smakach. W Lidlu zobaczyliśmy, że jest takie coś jak pączek tiramisu. Nie wiem, czy to jest nowość, czy nie. W każdym razie my do Lidla często nie chodzimy i mamy tego chyba wcześniej nie widzieliśmy. Także wygląda on tak. I stwierdziliśmy, że go przetestujemy. Także pierwsza reakcja na żywo. Z dobrej strony ugryzłam. Bardzo dobre. Naprawdę smakuje jak tiramisu. Pyszne. Wyobrażam ogólnie to. Ale wyobrażam sobie, żeby taki pączek był zrobiony przez jakąś cukiernię. Nawet ciekawa jest różnica między tymi lidlowymi. Że one nie są takie chrupiące, tylko takie bardziej mięciutkie pączki. Ale jakby taki pączek był zrobiony przez jakąś taką cukiernię. Wow, naprawdę przepyszne. Ale jak bardzo wygląda. Nosek? Czemu nic nie mówisz, jak jestem brudna? I kanapę. I paluszka. No, i co? Niezwykle pyszny i niezwykle brudzący. Naprawdę godny polecenia. To niestety nie jest coś, co się da zebrać, także. Także zrobiłam przy was bruda, plamę. No, tak się śmiałeś ze mnie? No i co? Przekazuję. To jest ten fitlodzik, on jest bardzo mały. A zobaczymy teraz jak smakuje. Jest bardzo dobre. Oj. Kawałek czekolady mam w gardle. Jest mega dobre. Prawda? Przepyszne. Mogę nie czuć różnicy pomiędzy zwykłym a na tym, który jest z teorii ma być proteinowy. No. Porównałabym go do Magnuma. A ja Magnumy bardzo lubię, więc... To duży komplement. Czy wy wiecie, co ten plecak oznacza? Oznacza podróż. Nie wiem, co mam na jego rozpakować i co ubrać. Idzie git. W ogóle kupiłam sobie ostatnio tą książkę, dzisiaj do mnie przyszła. Widziałam dużo poleceń odnośnie niej, także jestem jej bardzo ciekawa. Ja obecnie kończę jeszcze dwie książki, także ta chwileczkę jeszcze musi zaczekać na swoją kolej, ale no ja momentalnie jak sobie kupię jakąś książkę, to już ją chcę zacząć czytać, także może zmotywuje mnie to do skończenia tamtych. No i dam wam też znać, jak przeczytam, czy mi się też tak bardzo podobała, jak mówią o tym inni.
Patryś zrobił nam szejka na kolację i zgadnijcie, który jest dla mnie. Nie wiem, czy to miało być porówno, czy sprawiedliwie, ale... Ale fajnie, nie? No spoko. Między nami nie ma takiej różnicy wzrostu, więc to też nie jest proporcjonalne. Chcesz, żebym ugotowała? Nie odpowiedziałeś. Nie. To jest jak moja głowa w ogóle. Pokaż szklanę. O. Fajnie, fajnie. Smacznego. Ktoś tu robi miejsce na kebaba ewidentnie. Poszliśmy dzisiaj na kebaba i to nie jest wcale jakiś kebab, dlatego że z pierwszy kebab, który widziałam, ma ponad, który ma ponad 1000 opinii, oj, i średnią tych opinii 4,9. Także jestem mega ciekawa i już dłużej nie będę zwlekać, bo szliśmy do kawałek z tym kebabem. To jest najlepszy kebab, naprawdę, jaki pojadłam w życiu. A teraz wybaczcie, ale kamerzysta też chce zjeść. I co, mówiłam szczerze? Kebab u Karima, polecamy. Jeszcze w ogóle, często już czekaliśmy troszkę na niego. Czekaliśmy jakieś 20 parę minut. Dostaliśmy napój. Także w ogóle tam obsługa jest bardzo, bardzo miła, polecam wam, naprawdę przepyszne to jest. Ja nie jestem fanką kebabów, także jak mi smakuje kebab, to serio to coś znaczy. Także kebab, który jedliśmy, to jest, tak jak Patryś wam już powiedział, kebab u Karima. Jest on bardzo niepozorny, powiedziałabym, bo jest w takiej... Teraz już jest w takim budynku, ale wcześniej widziałam zdjęcia na Google, że w takiej budzie. Ale naprawdę, to jest tak dalekie od takiego przeciętnego kebaba, przepyszne, polecam wam. Jest to na Służewcu, także jak kiedyś będziecie w okolicy, to spróbujcie, bo warto. I w ogóle tam pracuje dwóch takich panów, dwóch Turków. I jeden tak zdecydowanie lepiej mówi po polsku i jest przemiły. Także serio, wszystko no tak. Troszkę czekaliśmy, bo tak jak mówiłam, ponad 20 minut, ale było to tego warte. Więc tutaj przyszliśmy do parku usiąść i zjeść w pięknych okolicznościach, zresztą możecie zobaczyć, kamera. I tyle, cięcie. Już linka wyleci. Idziemy w stronę słońca. To nie tak to leciało. Dzisiaj jest sobota. Ja nagrałam przed chwilą dwie rolki, znaczy materiały, bo jeszcze ich nie zmontowałam, ale nagrałam materiały do rolek i TikToków z outfitami. Tu kawałeczek outfitu. Stwierdziłam, że częściowo w nim zostanę, bo dzisiaj chcę się trochę pouczyć. Patryk sobie pojechał na rower. Właśnie też, żeby mi troszkę nie przeszkadzać, też, żeby wykorzystać to, że jest dzisiaj piękna pogoda. No ja się muszę niestety pouczyć, ale też moim takim dość sprawdzonym sposobem na bardziej wydajną naukę jest to, żeby ubrać się ładnie, pomalować się. Ja wtedy bardziej czuję się taka put together i bardziej mnie to motywuje do tego, żeby coś robić, być bardziej produktywną. Także dzisiaj zaraz właśnie zaczynam działanie z nauką. Zobaczymy, ja nie umiem tak długo wysiedzieć i jednym ciągiem się długo pouczyć, dlatego na pewno będę robić jakieś przerwy, ale no trochę nauki mi zostało, a już w ten piątek mam egzamin, także ja muszę sobie pozaznaczać, co ja w ogóle już umiem, co jeszcze mi zostało do nauczenia się i zobaczymy, ile tego jest. Myślę, że naprawdę sporo, ale jeszcze chciałabym wam coś pokazać. Znaleźliśmy w Lidlu syrop zero, taki wiecie, do wody, do herbaty, malinowe. Jest naprawdę dobre, także
Zrobię sobie właśnie taką wodę z sokiem. To jest mój smak dzieciństwa. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie syropy Paola chyba, a później herba Polu, takie malinowe. Herba Pol chyba nadal jest, Paola nie jestem pewna, ale ja pamiętam właśnie jeszcze tą Paolę i woda gazowana, tak lekko gazowana, troszkę tego syropu. Aha. No my wody gazowanej nie mamy, mamy taką filtrowaną z kranu, ale zaraz sobie zrobię, wam pokażę przy okazji właśnie ten syrop. To jest ten syrop. Mam wrażenie, że w tym vlogu zdecydowanie więcej pokazuję wam jakichś rzeczy jedzeniowych, po prostu spożywczych, ale no akurat tak się złożyło, że dużo testowaliśmy, mamy dużo nowych polecajek, także my znaleźliśmy akurat ten w Lidlu w Opolu, ale no myślę, że w większości Lidlów powinien być on dostępny i smakuje on dosłownie jak taki normalny cukrowy. Nic mu nie brakuje. Jeszcze w ogóle zrobiłam też nam na później kawę, już posłodziłam i ona się chłodzi, później dam ją do lodówki i będzie mrożona, żeby już nie robić tych takich z proszku, tylko troszkę zdrowiej. Także zrobiłam sama, posłodziłam ksylitolem i daję do lodówki. Jak tylko troszkę wystygnie i będę mieć później w nagrodę też kawusię mrożoną. O, pokażę, trochę dużo wlałam, ale to nic. Będzie na wypasie. Smak dzieciństwa, serio. Jeszcze zanim pójdę się uczyć, chciałabym wam podziękować za oglądanie tego vloga. Dziękuję wszystkim, którzy zostawiają łapki w górę, dlatego że to naprawdę mnie motywuje do tego, żeby nagrywać dalej. Jest mi niezwykle miło, że wam się te filmy podobają. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jest coś, co chcielibyście zobaczyć w moim wydaniu. Jakiś może content bardziej tematyczny. Dajcie znać też, czy próbowaliście już tych rzeczy, które wam poleciłam w tym vlogu. Co o nich myślicie i do zobaczenia następnym razem.